tej rozmowy kultury poświęconej słuchasz na własną odpowiedzialność. Po pierwsze, występuje w niej różnica zdań. To może stresować i wywoływać emocjonalny dyskomfort. W trosce o wasze bezpieczeństwo informujemy, że w rozmowie uczestniczą tylko mężczyźni. Dotykamy tematów wysoko wrażliwych, jak terapia, klasizm, zumeryzm, a nawet julkizm. To ostatni moment, żeby wyłączyć ten materiał. Wszystkim odważnym, a szczególnie naszym darczyńcom i mecenasom serdecznie dziękujemy. Tych drugich widzicie teraz na ekranie. Jeśli chcesz dołączyć do tego wspaniałego grona, wesprzyj nasz podcast w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kultury Poświęconej. Dzisiaj z nami specjalny gość Piotra Kaszyszyna zastępuje Kamil Fejfer, dziennikarz, publicysta, gospodarczy, społeczny. Jest również ze mną Bartosz Brzyski, natomiast jeszcze do naszego gościa. Słuchaj, ostatnio zwróciłem uwagę na twoje dwa teksty. Pierwszy, o nim nie będziemy mówić, to znaczy nazwałeś serial 1670 szkłem kontaktowym dla 30-latków. Co moje, tak. Było to bardzo dla mnie inspirujące i też w sumie dzięki tobie popełniłem pierwszy tekst krótki na temat tego nieudanego serialu, ale druga rzecz i to jest przyczynek do naszej rozmowy. Napisałeś duży tekst w ostatnim numerze miesięcznika Znak w kulturze ciągłej terapii. My w kulturze poświęconej już ten temat jakoś podejmowaliśmy, natomiast dodałeś do tej naszej debaty kilka wątków i o nich chcemy rozmawiać, natomiast żeby tradycji stała się zadość, no to przecież muszę jeszcze powitać naszego trzeciego dzisiaj rozmówcę, czyli Bartosz Brzyski. Cześć Bartosz, próba mikrofonu. Cześć, cześć. Dobrze, nie przeciągając tych zbędnych wstępów, powiedziałem, że do naszych wielkich debat na temat kultury terapii dodałeś co nieco nowego i wydaje mi się, że to, co jest dla mnie najbardziej takie inspirujące, to to, że postrzegasz samo to zjawisko jako coś charakterystycznego dla wyższej klasy średniej w Polsce i proponujesz taką analizę klasową tego zjawiska. Mówisz, że konkretne sformułowania są mile widziane w pewnych kręgach właśnie tej wyższej klasy średniej. Jak czytałem twój tekst, to miałem takie wrażenie, że coś to, że ta kultura terapii, czy ten język terapeutyczny jest czymś na kształt języka francuskiego wśród jakiejś tam arystokracji XVIII czy XIX-wiecznej. Wypadało czasem wrzucić pomiędzy zdania jakieś słówko francuskie i chciałem od razu zadać tobie pytanie, czy to właśnie ta tożsamość terapii jest rzeczywiście czymś tak powszechnym dzisiaj i czy to jest zjawisko tylko i wyłącznie negatywne, czy widzisz tam jednak jakieś... Ja go też nie, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ja go nie postrzegam w jakiś jednoznaczny sposób jako zjawiska negatywnego, to znaczy ja widzę kulturę terapii po prostu między innymi, bo ja sam terapeutą nie jestem i też nie chcę udawać specjalisty w tej dziedzinie. Natomiast ten język i siatka pojęciowa, która się wylała z gabinetów trochę, ja ją umiejscawiam czy postrzegam jako rodzaj takiej dystynkcji. To jest ekonomia i cała reszta i jest w tym trochę ekonomii całej reszty. To znaczy postrzegam to jako dystynkcję w takiej, według takiej interpretacji Bourdieu, tak? Bourdieu mówił, że klasy społeczne da się podzielić nie tylko ze względu na majątek, czy na ekonomię, ona tam współgra, czy też działa w tle, ale również na pewne zdolność narzucania tego, jakim językiem mówi się, w jakich kręgach. I myślę, że język terapii jest pewnym językiem narracyjnym, taką osią narracyjną, która daje znaczenia dla klasy wyższej i ten język prawdopodobnie już schodzi niżej, znaczy on promieniuje do klasy średniej i tu może już od razu pewna predykcja, znaczy mam wrażenie, że wtedy, kiedy już wszyscy będą mówić językiem terapii, to będzie trochę jak z hipsterstwem. To znaczy będziemy mieli do czynienia z nową dystynkcją. Klasa średnia i średnia wyższa będzie uciekać od języka terapii i będzie w jakiś sposób go aktywnie zapominać. Być może zresztą pewnym przebłyskiem tego trendu jest nie tylko nowy numer miesięcznika Znak, ale również to, że tutaj rozmawiamy. Przecież no, nie ukrywajmy, jesteśmy albo klasą średnią wyższą, albo jesteśmy na trajektorii do znalezienia się w klasie średniej wyższej. Jeśli nie ekonomicznie, no to przynajmniej jeśli chodzi o kapitał kulturowy.
Jasne. Ja przeczytam fragment tekstu, który napisałeś i oddam ci głos, Bartoszu, żebyś go krótko skomentował. Cytuję. Diagnozę autyzmu, ADHD, choroby dwubiegunowej można znaleźć w opisach podcastów lub kont instagramowych. Jeden z dość znanych aktywistów w piątym zdaniu bio na swojej stronie internetowej pisze: od lutego 2021 roku leczę się psychiatrycznie w związku z zaburzeniami depresyjnymi, głównie na tle lękowym i zaburzonego rytmu dobowego. Chyba wszyscy wiemy, o jakim aktywiście tutaj mowa, ale bez sensu przywoływać jego Znaczy, ja przepraszam, tylko powiem, że specjalnie w tym moim tekście nie pojawiają się nazwiska ani nazwy kont, bo to nie jest najistotniejsze w tym wszystkim. Znaczy, moim zdaniem istotne jest to, że ludzie się w ten sposób samookreślają. Oni uważają, że jest to rodzaj edukacji. Ja mogę się z tym poniekąd zgodzić, natomiast to, że jest to edukacja, to nie znaczy, że to nie jest dystynkcja klasowa. Okej. Okay. Czy też Bartosz patrzysz na to w ten sposób, czy to może jest widzisz jakiś inny powód, dlaczego ludzie masowo zaczęli w ten sposób się identyfikować, tak określać swoją tożsamość również w internecie? Tak, myślę, że to ma wiele wątków. Ja tak na dobrą sprawę zwróciłem na inne fragmenty twojego tekstu uwagę, Kamilu. To znaczy na te wątki, kiedy ty podajesz te kwestie kulturowe, to jak to stawało się popularne w literaturze, w filmie i jak przesiąkało właśnie do kultury. Mhm. I mam wrażenie, że to, co teraz się dzieje właśnie, czy to na Instagramie, czy to w tych wszystkich mediach społecznościowych, no to jest już takie trochę popłuczyny po tym, co się wydarzyło, jaką rewolucję przyszła kultura około dekady temu, dlatego że jak sobie przypomnę, ty też pisałeś o iGenie tam i o Twengi. Ona tam pisze o tym, że ta rewolucja, jaką przyniósł iPhone, i konsekwencją były te kryzysy psychiczne, ale ja bym to wpisał w szerszy kontekst kulturowy, to znaczy jakoś w okolicach 2010 roku w świecie takim, powiedzmy, nie tylko literackim, ale w tej klasie średniowyższej, jak to mówisz, no pewnym hitem była Moja walka Knausgarda, tak? Knausgard i to, jak literatura stała się, jakby przestrzeń opowieści o sobie samym stała się tematem powieściowym, tak? Tematem wielkiej historii. I mam wrażenie, że to, co się stało już w tej chwili, to się stało 14 lat temu, i od tego czasu kolejni twórcy zaczęli bardzo mocno właśnie te wątki, nie terapeutyczne, ale jakby wywodzące się z języka psychiatrii, przenosić na dzieła kultury. I one wcześniej było, tak jak ty pisałeś, o chociażby Woodym Allenie, tak? To było przestrzeń raczej kina autorskiego, czegoś, co było bardzo no, dedykowane dla wąskiej grupy odbiorców jednak. Natomiast dzisiaj, jak obserwujemy te największe hity też kinowe, takie chociażby jak Barbie, no to Barbie jest w dużej mierze jednak, można go czytać tak przez pryzmat bohaterki, właśnie w kluczu takim psychoanalitycznym i kolejne dzieła ostatnio, te Biedne istoty też były w kinach, tak? Bo się boi, wiele takich tytułów, i to wszystko sprawia, że to dociera jednak do widza masowego. To wyszło już z tego elitarnego kółka, gdzie jakby tytułów typu prasa specjalistyczna, właśnie kwartalniki i tak dalej, a stało się przedmiotem debaty zwykłych widzów i no, takiego przeciętnego odbiorcy, co efektem tego, wydaje mi się, na końcu jest właśnie to, że wszyscy zaczęli się jakoś utożsamiać z tego rodzaju optyką patrzenia na rzeczywistość, i pewnie masz rację, że skończy się to tym, że ponieważ przeszło to taką drogę od tych lat 70. aż do teraz,
teraz, no to pewnie ci, którzy wcześniej byli jakby podmiotami tej dyskusji w dość elitarnych gronach, będą od tego uciekać, aczkolwiek później pewnie jeszcze będę próbował udowodnić, że moim zdaniem do końca to się nie stanie i to będzie przenikać do innych sfer życia i że to jest coś więcej niż tylko kwestia pewnej mody. Oczywiście będziemy o tabu kultury terapeutycznej mówić, natomiast przed naszym spotkaniem napisałem do Bartosza, czy kojarzy konkretne strony takiego filozofa, który może nie zachwycamy się, ale ostatnio czytujemy, ma bardzo trudne nazwisko do wymówienia, Byung-Chul Han, to jest Niemiec z koreańskim bodaj pochodzeniem. I a propos przełamywania tabu, to przeczytam wam, panowie, coś, co pewnie może zostać uznane za bardzo kontrowersyjne i jednocześnie łączy się z czymś, o czym ty, Kamil, mówiłeś, to znaczy o wpływie mediów społecznościowych. Do syndromu zmęczenia informacją należą też objawy charakterystyczne dla depresji. Depresja jest przede wszystkim chorobą narcystyczną. Prowadzi do niej napięte, ponad miarę chorobliwe przeciążone odniesienie do siebie. Podmiot narcystyczno-depresyjny odbiera jedynie echo własnego ja. Znaczenie znajduje tylko tam, gdzie w jakiejś mierze rozpoznaje sam siebie. Świat ukazuje mu się w niuansach własnej jaźni. W finale czy zatapia się w sobie zmęczony i znękany sobą. Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej narcystyczne. Media społecznościowe, Twitter czy Facebook zaogniają ten proces, ponieważ są mediami narcystycznymi. To jest coś, co napisałem trochę w innych słowach w kwietniu, już 10 miesięcy temu i za co dostałem naprawdę po głowie, to znaczy używanie w jednym akapicie nawet, a nie jednym zdaniu porównania narcyzmu z zaburzeniami czy chorobami psychicznymi, z depresją, prawda, na czele, no wywołuje bardzo duże napięcie i emocje i właśnie to jest jakiś tabu. To znaczy, żeby mówić, że depresja oczywiście jest chorobą, jest zaburzeniem, jest trudna do przezwyciężenia, ale z drugiej strony wypływa z czegoś i czasem wypływa również z zbytniego egoizmu czy narcyzmu, jest czymś, co no, stawia włosy na głowie niektórym. To mamy do czynienia z pewnym sprzężeniem i tak czytam ten cytat, który przytoczyłeś, Konstanty, z książki, którą wydała Krytyka Polityczna świeżo, więc to też jest to znamienne chyba, że te refleksje nie są już ideowo powiązane bezpośrednio z którąś ze scen jakby tego ideowego sporu, tylko chyba już wykracza trochę szerzej. Z takich zjawisk z polskiej sceny jednak pokuszę się o nazwisko, to jest kwestia tego słynnego tekstu zdjętego z Gazety Wyborczej Marcina Kąckiego, który jednak w pierwszym odruchu był czytany bardzo pozytywnie, a później jednak został zdjęty ze względu na to, że uznano, że opowiadanie pewnych historii własnych jest często niesprawiedliwe jednak, tak? Jakby mówię o tym dlatego, że myślę, że ta refleksja też jest powiązana z tym, że po prostu ta pewnego rodzaju egocentryczność jednak ma swoje skutki w życiu publicznym, że wchodzi w konflikt jakby z innymi wartościami, których jednak też chcemy bronić, ale zacząłem od tego Knausgarda i wracam do niego, że to, że technologie, znaczy możliwości technologiczne powiązały się z pewną zmianą kulturową i właśnie takim opowiadaniem historii przez pryzmat z siebie samego, myślę, że podwójnie wzmocniło właśnie te tendencje do wywoływania w sobie takich odruchów narcystycznych, poświęcania czasu samemu sobie, rozmyślaniu o sobie w sposób powyżej dotychczasowych, że tak powiem, skali i norm. I tam chyba w jednym z tych esejów, bo to jest zbiór esejów, który przytoczyłeś, Konstanty,
to są kryzys narracyjny, eseje, tam pojawia się też wątek tego, że taka, że ta technologia daje nam możliwość, znaczy powoduje zaburzenie też takiej triady lakanowskiej, tak? Czyli tego, co jest realne, symboliczne i wyobrażone. I myślę, że tu mamy też do czynienia, oczywiście język terapeutyczny to jest jedno, czy będzie odwrót, czy nie, ale te kłopoty, o których pisze Han, to znaczy, że jesteśmy coraz bardziej, co do zasady, właśnie narcystyczni, a przez co mamy tendencję do pewnych zachowań takich depresyjnych, że on będzie się pogłębiał właśnie przez tą cyfrową rewolucję, bo po prostu jesteśmy do tego coraz bardziej zachęcani tym, że myślimy o tym, jak nas o sobie, jak jesteśmy postrzegani i o tym, jak się z tym wszystkim czujemy. I myślę, że tutaj to też jest coś, co mimo wszystko trzeba będzie przepracować. Mówię teraz, to jest znów język terapeutyczny, znaczy przepracować w tym sensie, że skupiamy się w tej chwili, skupialiśmy się do tej pory na efektach, natomiast myślę, że teraz ten namysł krytyczny dotyczy tego, że jednak trzeba się skupić też na przyczynach. Ja brałem udział w takiej debacie spięciowej w Warszawie z politykami, to było przed wyborami i bardzo dużo właśnie politycy mówili o tym, że trzeba, prawda, więcej kształcić psychiatrów i zapewnić infrastrukturę, bo mamy taki wielki kryzys. Natomiast bardzo mało miejsca było poświęcone temu, jakie są tego przyczyny i jak przeciwdziałać tym przyczynom i ty mówiłeś, Kamilu, o tym iść pobiegaj i mam wrażenie, że jednak trzeba się tym zająć, jakby dlaczego, jak sprawić, żeby nie dopuszczać do tych obiektywnych już później problemów, które mamy jednak ze zdrowiem psychicznym, bo one są, tak? I jakby nie ma co przymykać na to oko, ale one z czegoś wynikają. Tabu kultury terapeutycznej i tutaj dwie rzeczy, które chciałem z tobą, Kamilu i Bartku, jakoś poruszyć, to znaczy trigger, warningi, bezpieczeństwo emocjonalne, dyskomfort emocjonalny, to znaczy wszystko, co szczególnie, no może nawet nie szczególnie, zarówno w sieci, jak i w takich relacjach w offline, mówiąc brzydko, wszystko, co jest komunikatem tak zwanym ryzykownym, no wzbudza dzisiaj jakąś niechęć i właśnie zarzuty, że się jest tymi starymi ludźmi, którzy mówią kiedyś to było i idź pobiegaj. Ciekawe w twoim tekście, Kamilu, jest to, że jakby pokazujesz, że te trigger warningi, które tam mówią, żeby, prawda, te wszystkie napisy, które nawet przy każdym serialu, który oglądamy, tak, istnieją tam, że są przekleństwa, sceny przemocy i tak dalej, ty pokazujesz, że to wszystko, co dzisiaj często oglądamy w popkulturze, czy po prostu w komunikacji międzyludzkiej, tak naprawdę przynosi efekt odwrotny do zamierzonego, to znaczy nie leczy, a nawet pogarsza sprawę. Jakbyś mógł rozwinąć ten wątek, bo on w twoim tekście jest tylko wspomniany, a wydaje mi się dość ciekawy w kontekście w ogóle zjawiska kultury terapii jako takiej. Czy szkodzi to chyba za dużo powiedziane, natomiast zwróciłbym uwagę na pewne rozróżnienie, bo ty mówisz o tym, że takie rzeczy pojawiają się na przykład w serialach. Jest to z jednej strony prawdopodobnie dostosowywanie się twórców do obecnej kultury, z drugiej strony to jest taka ochrona prawna, to znaczy w razie gdyby ktoś kiedyś chciał wytoczyć proces i pozwać nas tutaj o 15 milionów dolarów, no to proszę, my tutaj ostrzegaliśmy, że tak jest, ale ciekawsze jest to, że takie rzeczy pojawiają się na przykład na socialach. Nie wiem, czy sobie mogę pozwolić tutaj na dworowanie, ale to chyba nie będzie tutaj brzydkich słów. Te TV mają bardzo różne takie jakby osie tego, przed czym ostrzegają. Widziałem TV przemoc, okej. Ale widziałem też TV kłótnie, TV zażywanie narkotyków oraz TV wymioty. I brzmi to trochę jak nazwy, za przeproszeniem, tajnych współpracowników. Rzeczywiście jest tak, że badania nie potwierdzają w żaden sposób skuteczności trigger warningów. To znaczy osoby, które wcześniej uzyskują
trigger warning, czy też content warning przed treściami, nie wykazują mniejszej ilości lęku po obejrzeniu jakiegoś komunikatu, czy to będzie film, czy to będzie opis czegoś. Również osoby, które samodiagnozowały się na PTSD. Są badania, przeprowadza je bodajże Peyton Jones, który zrobił serię badań na temat trigger warningów. Jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy trigger warningi według niektórych miałyby na przykład prowadzić do tego, że ludzie wrażliwi omijają te treści. Co się okazuje? Oczywiście nie omijają tych treści. Więc pytanie, dlaczego one w zasadzie ciągle istnieją? Moja hipoteza jest taka, że trigger warning jest rodzajem socjolektu i komunikatu wewnątrzgrupowego. Znaczy mówieniem właśnie przez... Zostawmy seriale, nie? Bo to jest jakby machina biznesowa, tam jest zaangażowane i piony marketingowe, i prawne, także to nie jest szczególnie istotne. Oni są seriale są odtwórcami w dużej części kultury, którą podłapują z klasy uprzywilejowanej zazwyczaj, nie? Interesujące jest to, dlaczego młodzi ludzie tworzący treści w internecie to robią. No i jak mówię, moją hipotezą jest to, że ci ludzie po prostu dają znak, pokazują, patrzcie, to my jesteśmy z wami, jakby komunikujemy się tym samym językiem, ważne są dla nas te same wartości, a nie jest istotne to, czy to jest skuteczne, czy nie. Czyli że znowu mamy pewną kulturotwórczą i grupotwórczą funkcję tej kultury terapeutycznej. Mówiłeś też o dyskomfortach. A, jeszcze jedna rzecz jest ciekawa w tych badaniach na temat trigger warningów. One mogą być, rzadko bywają, ale mogą być przeciwskuteczne, tak mówili sami badacze, ponieważ ludzie, którzy ustanawiają traumy, czy też krzywdy, poczucie zagrożenia w środku, w centrum swojej tożsamości, mogą dłużej sobie radzić, jak to się mówi ładnie, przepracowywać traumę albo przepracowywać rzeczy, które są niewygodne. Więc tak, prawdopodobnie mówisz, Konstanty, o Haidzie i Lukianowie, którzy zwracali w swojej książce Rozpieszczony umysł uwagę na wzrost czegoś, co oni nazywali safetyzm, to znaczy bezpiecznych przestrzeni, w których nieobecne są treści, które mogłyby być niepokojące, ale moim zdaniem to jest właśnie to, o czym już mówiłem, to znaczy to jest erzac tego, to jest proteza tego, co kiedyś było wykształcane w takich relacjach codziennych, gdzie dzieciaki, młodzi ludzie się sprzeczali, gdzie się szturchali również mentalnie, za przeproszeniem. Ja też nie chcę tego super romantyzować, bo wiadomo było, że prawdopodobnie, chociaż sam badań nie znam, że wtedy było więcej przemocy jednak rówieśniczej, ale jakby to był koszt, prawdopodobnie rodzaj kosztu tego, że społeczeństwo było w lepszej kondycji psychicznej. Znaczy to oczywiście nie znaczy, że my musimy ten koszt ponosić, żeby nie był w ten sposób zrozumiały, bo prawdopodobnie da się zrobić tak wycyrklować te relacje również rówieśnicze, żeby one nie były szkodliwe. Dzięki. Tak. Wiesz co, tak jak mówiłeś, to wydawało mi się jakby słuszne wrzucić analogię do ulubionej powieści osoby, którą powiedzmy w cudzysłowie zastępujesz, czyli Piotra Kaszyszyna, czyli prawda, chłopcy z Placu Broni. To była ta rywalizacja, to była ta przemoc, która była w jakimś sensie formacyjna, w pewnych aspektach zapewne patologiczna, ale ona została zastąpiona tym, że ludzie dzisiaj nie są na placu broni, w cudzysłowie, tylko grają w plac broni. Nie? Grają w gry, gdzie przeżywają te przygody i jakiś ich erzac, tak jak powiedziałeś. To jakoś kieruje mnie do jeszcze ostatniego tego tabu kultury terapii, i na które zwróciłem uwagę, bo po prostu jest mi jakoś szczególnie bliski. Również z powodu tych reakcji na ten mój artykuł. To znaczy, cytujesz coś takiego. Głosujesz na Konfederację? Cóż, być może powinieneś coś przepracować. Tak, w takim sensie, że światopogląd polityczny
jest swego rodzaju no właśnie medykalizowany. To znaczy, że jeśli głosujesz na PiS albo Konfederację, to prawdopodobnie aha, jesteś nienormalny. To jest coś, co... Albo tak. Słuchajcie, chcecie się do czegoś przyznać? Tak, ja jeszcze wrócę na chwilę do tego poprzedniego wątku, bo przypomniało mi się, nie wiem, czy kojarzycie taki film, wydaje mi się, że z lat 90. Dazed and Confused, tam grał chyba Matthew McConaughey, Mila Jovovich, on był tłumaczony na polski jako uczniowska balanga. To też jest rodzaj kina takiego trochę niezależnego, ale on się zestarzał w taki sposób, powiedzmy, jakby dołączył do klasyków kina. I tam jest pokazany wieczór albo kilka dni z takiego, jakby to powiedzieć, ostrego imprezowania w ostatnich dniach przedwakacyjnych, czy też wakacyjnych w amerykańskiej szkole średniej. I rzeczywiście tam są pokazane pewne rytuały przemocy, ale na koniec jest jakby taki rodzaj, ten film niesie ze sobą taki rodzaj przesłania, który dzisiaj by nie przeszedł, to znaczy to jest po prostu część życia, nauczcie się z tym żyć. Osoby oczywiście, które były w jakiś sposób prześladowane, może to za dużo powiedziane, ale w którym dokuczano, one w końcu, przynajmniej część z nich odgrywa się na tych osobach, które ich prześladowały. I to jest coś bardzo ciekawego. To znaczy mam wrażenie, że film z takim przesłaniem dzisiaj raczej nie mógłby powstać. Ale tak, wracając do tego przepracowywania poglądów politycznych. Ja to wiele razy widziałem w komentarzach. I to jest powrót do takiej, jakby to nazwać, normatywnej funkcji terapii. To znaczy dlatego w latach 70. na przykład terapeutyzowano osoby homoseksualne, bo uważano, że one odstają od pewnej normy. Oczywiście terapia dzisiaj nie terapeutyzuje, znaczy z tego co mi wiadomo przynajmniej, nie terapeutyzuje się poglądów politycznych. Znaczy gabinety nie od tego są, żeby ludzi nawracać, ale jest taki rodzaj może, nie wiem, pragnienia ze strony przynajmniej części osób, które uczestniczą w tym dyskursie i one, takie mam wrażenie, tak ustawiam hipotezę, nie kumają, że one wracają do tego normatywnej wykładni terapii, przy czym dzisiaj raczej terapia, z tego co wiem, znowu nie jestem ekspertem, skupia się na cierpieniu, subiektywnym cierpieniu danej osoby, a nie na tym, czy ona ma odpowiedni, nie wiem, wyobrażenie o świecie. Oczywiście pewnie do momentu, kiedy mamy do czynienia z jakimś epizodem psychotycznym, ale to to też jest zresztą jedno z tabu w terapii. To znaczy, nie tabu w terapii, ale tabu kultury terapeutycznej. To znaczy ona bardzo takie jednostki, poważne jednostki chorobowe, takie jak schizofrenia, są jakby poza jej radarem. O tym się w zasadzie nie mówi. Ono jest zarezerwowane raczej właśnie dla ADHD, dla depresji i tego typu bardziej, no chyba lajtowych, może to nieładnie brzmi, ale jeśli spojrzymy na objawy, to chyba trudno mi znaleźć lepsze określenie. Dlatego zacytowałem ten fragment, w którym mówisz, że ktoś, kto głosuje na Konfederację, prawdopodobnie musi to przepracować u terapeuty, bo to pokazuje nie tylko pewne tabu, ale też paradoks kultury terapii. W takim sensie, że te same osoby, które bardzo mocno zwracają uwagę na komfort emocjonalny, nazywając to bezpieczeństwem emocjonalnym, unikając przemocy i definiując tą przemoc tak po... tak jakby przeczytali Foucaulta trochę popkulturowo, tak, że wszystko jest przemocą. A te same osoby, które używają tego typu sformułowań i pragną tego sejftyzmu, o którym mówi Heidi Lukianow, w stosunku do grupy obcej, innej właśnie, używają no, czegoś, co mógłbym nazwać przemocą językową właśnie. Tak? To znaczy w pierwszym zdaniu mówienie komuś, że trzeba iść na terapię, jest po prostu niegrzeczne, nie? Więc to jest bardzo ciekawe. Ale dobra, tylko żebyśmy znowu nie wpadli w to, od czego, znaczy bo oczywiście możemy, to wolność jest pewna, natomiast myślę, że powiedzenie komuś iść na terapię to nie jest przemoc, nie? To,
miejmy pewne, wiecie, pewne proporcje. Żeby też nie wyszło tak, że ja uważam, że cała ta kultura terapii, chociaż na początku samym powiedziałem, że raczej to jest przeze mnie kwestia opisowa, a nie kwestia przyporządkowywania temu jakiejś wartości. Natomiast nasza rozmowa w jakiś sposób płynie w ten sposób, że ja tutaj ciągle tak krytykuję tą kulturę terapii. Na pewno jej wartością jest jednak rodzaj destygmatyzacji części zaburzeń psychicznych. To znaczy to moim zdaniem to jest dobre. Znaczy to jest pewne osiągnięcie tego języka, że my już nie mówimy o wariatach, my już nie mówimy o szaleńcach. Rozumiemy to, że istnieje cierpienie psychiczne, rozumiemy to, że przy pewnych stanach dobrze jest się udać do specjalisty, dobrze jest pobiegać, dobrze jest wziąć leki. Także to na pewno są pewne blaski, bo na razie mówiliśmy o cieniach. Ty mówiłeś też o tym, że osoby, które domagają się empatii, nie mają tej empatii wobec swoich przeciwników politycznych, powiedzmy, albo osób, z którymi się nie zgadzają, albo osób, które są dalekie ich poglądom. I mnie to w ogóle nie dziwi. Nie wiem, czy znacie książkę Paula Bluma Przeciw empatii. On tworzył tam taką kategorię reflektora empatii, który to reflektor empatii jest skierowany na naszą grupę i my w zupełnie inny sposób postrzegamy i empatyzujemy z naszymi, postrzegamy etycznie naszych, a zupełnie inaczej postrzegamy etycznie tą grupę, tak. Tu ci wejdę w słowo, bo poglądowo wrogą, czy to z którą książkę Paula Bluma, to chyba poświęciliśmy jakby osobny odcinek na tą publikację i też jakieś tam teksty swoje pisywałem, więc żeby nasi słuchacze nie mieli poczucia, że odgrywamy te same tematy, tylko z innym gościem, to chciałem tę rozmowę trochę dalej posunąć i troszeczkę już chyba wychodząc poza kulturę terapii, no bo ten numer znaku, o którym cały czas rozmawiamy, jest ciekawy, jest kilka ciekawych tekstów i kultura terapii jako bardzo szerokie zjawisko i trudne zjawisko do zdefiniowania, moim zdaniem również przyjmuje taki kształt, jakby to powiedzieć, medykalizowania całego naszego życia i takich prostych recept na bardzo skomplikowane problemy. To znaczy, to widać w tym stosunku pop psychologii, instagramowej psychologii, o której piszesz, do terapii jako takiej. Jakby zastrzegłeś, że nie jesteś specjalistą, nie jesteś terapeutą, my też tymi terapeutami nie jesteśmy. Natomiast istotą chyba pop psychologii jest to, że właśnie ten proces terapeutyczny ma być po prostu usługą, formą usługi, a nie jakimś takim wysiłkiem dążącym do właśnie spotkania się ze swoimi problemami wewnętrznymi, takiego wielkiego wysiłku dążącego do przepracowania. Tak? To Tomek Stawiszyński pisał w jednej swojej książce, że ta popsychologia ma to do siebie, że stara się przekonać ludzi, żeby byli sobą, a nie żeby właśnie przepracowywali te swoje wewnętrzne ambiwalencje. Jak to się ma? Zasadniczo myślę, że tutaj jest kilka wątków jakby w tym całym problemie, jakim jest liczenie na to, że te problemy psychiczne zostaną rozwiązane tak jak każda inna choroba. Myślę, że jednym z takich aspektów kulturowych jest to, że my w tym chaosie informacyjnym potrzebujemy czy oczekujemy, że pojawi się jakiś opis rzeczywistości, który nam tę rzeczywistość w sposób całkowity wytłumaczy, tak? Że jedni idą w stronę jakiejś astrologii, tak, że to jest kwestia gwiazd, układu i to wpływa na to, że ja się zachowuję tak tak, a nie inaczej, albo że powinnam być w związku takim, a nie innym. Inni tak szukają, nie wiem, chociażby maksymalizują koncepcję jakiejś na przykład geopolitykę i na podstawie geopolityki próbują wytłumaczyć absolutnie wszystko, łącznie ze stosunkami wewnątrz na przykład swojego zakładu pracy, bo to jest tak uniwersalistyczny język i mam wrażenie, że ten język właśnie taki terapeutyczny jest jednym z takich uniwersalnych narzędzi,
które próbujemy przyłożyć do tego, żeby wytłumaczyć absolutnie wszystko od właśnie polityki przez swoje otoczenie nas samych, a nawet teraz kulturę, tak? Bo tak jak mówiłem, kultura też już w tej chwili jest trochę terapeutyzowana, zresztą chyba Jacek Cichy, tak, w tym tekście otwierającym w miesięczniku Znak w ogóle czymś takim kończy taką uwagą swój, Michał Cichy, przepraszam, kończy swój tekst, tak. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że oczywiście ugruntowało się, że psychiatria to jest właśnie taka sama, taki sam rodzaj nauki jak każda inna, jak każda inna przestrzeń medycyny, tak? Każda inna profesja, jak neurochirurg czy wirusolog, i w taki sam bezrefleksyjny sposób i bez odpowiedniego dystansu mamy na to patrzeć, na diagnozy i nasze oczekiwania są takie same, ale to jest wynik z jednej strony trochę takiego marketingu i jak Kamil mówił o tym pop instagramerach, którzy tłumaczą pewne, w sposób prosty, tak, bo to jest taka instagramowa rolka pod tytułem a dzisiaj o tym, że jak cię tata nie przytulał, to prawdopodobnie jesteś taki, 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 jak co najmniej jakbyśmy mieli być spod jakiegoś znaku zodiaku i on mówi o tym, że mamy takie, a nie inne cechy charakteru, więc z jednej strony to jest efekt tego marketingu takiego popsychologicznego, a z drugiej strony takiego właśnie błędnego odczytania czy oczekiwań, że wszystko będzie szybkie i wszystko będzie takie instant, że pójdziemy, zapłacimy, no bo skoro oczekuje jakichś efektów, no klient wymaga, no to klient powinien otrzymać. I ostatni wątek, mam też wrażenie, że duża, bo to też Kamil mówiłeś o tym, że to jest klasa średnio-wyższa czy wyższa, że to jest takie coacherskie często podejście, że nie idę z problemami konkretnymi, że coś sprawia, że nie mogę funkcjonować, tylko że to jest oczekiwanie, że ja jeszcze jestem w stanie zoptymalizować siebie samego, że ja idę, żeby po prostu, jakby mówiąc takim językiem z gier komputerowych, że się zbustuję po prostu, tak, bo nie jestem odpowiednio, bo coś mi tutaj gdzieś przeszkadza, więc zapłacę te 3 czy 4 stówy. I że to jest, i to jest właśnie takie podejście właśnie na zasadzie, że terapeuta jest trochę takim dawcą pewnych narzędzi do tego, żebym w szybki sposób osiągnął lepsze wyniki, tak, był bardziej efektywny w pracy albo lepszym człowiekiem na co dzień, mimo że to nie jest coś, co byśmy jeszcze do niedawna uważali za jakakolwiek, no właśnie, że to jest po prostu jakaś część osobowości, że taki jesteś, a nie inny, a nie coś, co trzeba wyrugować z siebie, więc myślę, że to jeszcze ten wymiar takiego właśnie coachingu, mody na takie efektywność, pewnie uderzenie w tony antyneoliberalne, Kamil spotka się z swoją aprobatą, więc jeszcze to wrzucę. Ja nie wiem, Bartek, mówiłeś o tym, że to jest rodzaj, że terapia może być rodzajem takiego boostowania siebie i stwierdziłeś, że ja jako krytyk neoliberalizmu powinienem tu stanąć okoniem i powiedzieć tak, właśnie tak, żadnego doskonalenia siebie. Próbujemy cię złapać na tą minę, wiesz. Wiem. I ja tak się zastanawiam, to znaczy ja nie mam jakiegoś super klarownego zdania w tej kwestii, mam pewną refleksję, znaczy, że jeżeli niektóre osoby chcą się w jakiś sposób udoskonalić i ta terapia im w tym w jakiś sposób pomaga, znaczy naprawdę im pomaga, czyli widoczne są efekty, które można w jakiś sposób zmierzyć poza efektami takimi, że im ubywa z portfela, a terapeutom przybywa, to jestem jak najbardziej za. Natomiast jeszcze wracając do obalenia tej teorii serotoninowej, to znaczy warto jest podkreślić, że to nie jest tak, że rzeczywiście metaanaliza Joan Moncrief mówi, że teoria tego, w jaki sposób my wyobrażaliśmy sobie, w jaki sposób depresja
jaka jest jej geneza. Jeżeli to zostało obalane, to nie znaczy, że leki antydepresyjne nie działają. Znaczy, one działają i one działają powyżej placebo. My tylko, jak rozumiem teraz, ale to też jest dyskusja ekspercka, ja tu już jakby taki robię gwiazdkę, że ja tym ekspertem nie jestem, nie do końca wiadomo, dlaczego one działają. To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia, mówiłeś Konstanty, że ta kultura terapeutyczna jest kulturą szybkiej, takiej taśmowej naprawy samopoczucia. Ja mam wrażenie, że jest zupełnie odwrotnie. Znaczy, to jest refleksja, którą ja słyszałem, ale ja ją słyszałem dobre 15 lat temu. Ja się z nią zupełnie nie zgadzam. Mam wrażenie, że problemem z dzisiejszą terapią bywa to, że ona nie ma ustalonych ram tego, co chce osiągnąć. To znaczy, ludzie terapeutyzują się 5 lat, 9 lat, 10 lat i w zasadzie nie wiadomo, z czym dokładnie oni tam przyszli. Dla osób, które obserwują to postronnie, czy też z boku, dyskusyjne jest, czy ich stan naprawdę się poprawił, i dyskusyjne jest to, a nawet jeżeli tak, to dyskusyjne jest to, czy on się poprawił na skutek terapii, bo też jest warto powiedzieć, że skuteczność terapii, nie widzimy skuteczności terapii na konkretnym przykładzie, znaczy to jest po prostu pewna statystyczna miara i widoczna w badaniach na ślepych próbach na przykład, znaczy nie, to chyba nie są ślepe próby, w każdym razie na próbach kontrolnych, o to mi chodziło. Ale mówienie na przykład tego, że mi terapia na pewno pomogła, jest trochę jak mówienie o tym, że używałem leków homeopatycznych i one mi na pewno pomogły. Rzeczywiście wiemy, że terapia działa. Wiemy, że przynajmniej niektóre terapie na niektóre zaburzenia działają znacznie lepiej niż placebo. Natomiast w konkretnym, indywidualnym przypadku może równie dobrze działać czas. Nie? To też jest istotna rzecz, żeby to rozumieć. Natomiast głębiej w tą kwestię znowu nie będę wchodził, bo to jest kwestia bardzo jakby ekspercka, nie? Ale w każdym razie... Dobra, to wiesz co, ja ci tu wejdę, bo wydaje mi się, że zapisałeś sobie 7 tematów, które poruszaliśmy w konkretnych kwestiach, a jak powiesz jeszcze 4, to mi umknie te 3, o których przed chwilą powiedziałeś, więc jak jest moment polemiczny, to się go złapie. Rzeczywiście to jest diagnoza, która była słyszana z 10-15 lat temu i to jest, nie bez powodu o tym mówię, bo przeczytałem książkę Małgorzaty Jacyno, Kultura indywidualizmu, która jest książką, która właśnie została wydana już jakiś czas temu i ona wrzuca tam no właśnie tego typu refleksję dotyczącą ówczesnej pop-psychologii i raczej nie analizowała wówczas jeszcze Instagrama, tylko te wszystkie, wiecie, przewodniki pop-psychologiczne drukowane na błyszczącym papierze w Empiku. Nie? To była ta kultura, że ludzie stwierdzili, że przeczytają poradnik na 50 stron z ładnymi zdjęciami i wyjdą jako nowe osoby po przeczytaniu tejże lektury. Wydaje mi się, że przynajmniej na poziomie takiej pop psychologii już instagramowej te tendencje tylko się pogłębiają. Nie? Bartosz mówił o tych shortsach na 1,5 minuty, 3 dobre rady, jak lepiej żyć i jak być szczęśliwym człowiekiem. To jest dla nas śmieszne, bo wiemy, że to jest naiwne, ale ileś osób jakoś pochłania te treści i próbuje się stosować do tych wskazówek, więc tylko o to mi chodziło. Okej, czyli tutaj wrzucasz kategorię szkodliwości społecznej, która to szkodliwość społeczna również jest częścią tego dyskursu. Znaczy ja nie jestem znowu przekonany, czy takie indywidualne, pojedyncze rzeczy, takie jak te shorts, czy one zasługują na to, żeby je komentować. Znaczy ludzie mają prawo odbierać pewne treści, nie wszystkie treści są kierowane do nas, raczej liczy się pewien ogólny kształt kultury. I jeżeli zwracamy się w stronę tych sociali, to właśnie moim zdaniem najistotniejsze jest to, żeby je regulować, żeby one w ten sposób nie pochłaniały naszych zasobów, znowu, naszych zasobów uwagi, jak pochłaniają. Znaczy, coś z tym trzeba zrobić na poziomie instytucjonalnym, żebyśmy my się znowu zwrócili jakby w stronę takiego bardziej
kolektywnego życia, takiego grupowego, zwykłego życia, w którym się spotykamy ze znajomymi czy też z rodziną. Także ja bym raczej w tą stronę szedł w refleksję na ten temat. Jasne. Przerwałem ci, więc miałeś tam jeszcze jakieś kwestie zapisane, ale wydaje mi się, że jedną z tych zapisanych kwestii może być coś, co poruszałeś gdzieś na ofie i dla mnie było to bardzo odkrywcze. To znaczy my żyjemy w takim przekonaniu, że szczególnie właśnie w kulturze terapii i o tym również Małgorzata Jacyno pisała, to znaczy, że w tym dyskursie bardzo istotne jest wychowanie, bardzo istotna jest rodzina, szczególnie takie popłuczyny, mówiąc bardzo brzydko po Freudzie, stosunek do rodziny określają jako no właśnie koniecznie krytyczny, to znaczy musisz przepracować w sobie ojca, musisz zabić ojca i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że to jest główny powód. Freudem, tak? Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale takim Freudem chyba już się nie mówi. Już nie, tak, tak. Już się nie mówi. Już się w dyskursie naukowym nie mówi. Chyba typowo nie, to w naukowym, w swoim to na pewno tekście. Się, w naukowym się na pewno nie mówi, ale, mhm. ale też w gabinetach się już nie mówi w ten sposób, że, mhm. że trzeba, że jakby figura tak kompleks Edypa, kompleks tak, Elektra, tak, to się tak. traktuje raczej jako rodzaj historii po prostu, ciekawostek historycznych nurtów terapeutycznych. Nie używa się tego do terapeutyzowania ludzi. Chyba. A rodzina? No właśnie, rozumiem, że te wiesz, stare pojęcia bardzo trącące myszką już wyszły z gabinetów psychoterapeutycznych, tylko pytanie o stosunek do rodziny, bo ja dalej słyszę, nie? Że trzeba przepracować swoje traumy rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Jakby zadam to pytanie, żeby to nie uciekło. Chwaliłeś się lekturą książki, która na tę sprawę patrzy zupełnie od innej strony, to znaczy na temat źródeł tych problemów. Czytałeś książkę, która tak, Robert Plon, pokazuje źródło takie fizyczne. Tak, Robert, to znaczy wynikające z DNA. Tak, tak, tak. Na początku to nie jest tak, że rodzina nie ma żadnego wpływu. Znaczy, jeżeli to otoczenie rodzinne jest toksyczne, to zresztą i to sam Robert Plomin, do którego zaraz zrobiłem podejście, on mówił, że właśnie rodzina toksyczna, jeżeli to jest rodzina naprawdę toksyczna, to ona ma bardzo duży wpływ i to negatywny na dobrostan psychiczny. Robert Plomin jest genetykiem behawioralnym, czyli zajmuje się porównywaniem czy też opisywaniem, mapowaniem tego, co jest dziedziczne. I on używa do tego bardzo takiego pomysłowego instrumentarium, czyli przygląda się podobieństwom i różnicom bliźniaków jednojajowych, które są identyczne genetycznie i które zostały jednocześnie rozdzielone przy urodzeniu. Czyli one mają właściwie ten sam kod genetyczny z jakimiś niewielkimi mutacjami i jednocześnie różne środowisko. Co się okazuje? Okazuje się, że bardzo wiele cech psychicznych, ale nie tylko, oczywiście nie tylko psychicznych, jest podobna, bardzo podobna wśród bliźniąt jednojajowych rozdzielonych przy urodzeniu. Mniejsze natomiast to podobieństwo jest widoczne wśród bliźniaków dwujajowych, jeszcze mniejsze podobieństwo jest wśród zwykłego rodzeństwa rozdzielonego przy urodzeniu. Czyli to sugeruje, że ten komponent biologiczny jest niezwykle istotny i w tym dyskursie on jest moim zdaniem niedoceniany. To znaczy my, być może duża część tego, kim jesteśmy, jesteśmy tacy dlatego, że tacy jesteśmy, a nie dlatego, że miały na to wpływ ogromny nasze doświadczenia. One prawdopodobnie, znaczy miały na to wpływ, tylko ten komponent genetyczny gdzieś w tym dyskursie umyka i on jest super ciekawy. On jest super ciekawy dlatego, że też mówi coś, co po pierwsze jest bardzo dobrze, jak rozumiem, ugruntowane naukowo, przynajmniej ja tak rozumiem to, co mówi Plomin, a po drugie to, że ten wątek jest nieobecny, więc jest to jakaś nowa wrzutka w ogóle w debacie publicznej. Mhm. Dzięki. Bartek, pamiętam jak jechaliśmy ostatnio samochodem z Warszawy do Krakowa i a propos tego, co Kamil... Dlaczego nie pociągiem?
ze spotkania. Bo jesteśmy prawicowymi samochodziarzami, jak Łukasz Warzecha, którego serdecznie pozdrawiamy. Nie, ale chciałem na poważnie podejść do tematu, bo ty mówiłeś, Kamil, że ten dyskurs taki rodzinny w gabinetach psychoterapeutycznych jest istotny, ale już nie fundamentalny, tak jak za dobrych lat starego Freuda. Natomiast słuchaliśmy fantastycznej audycji, w którejś z audycji radiowych i zasłuchani zastanawialiśmy się, jaki jest stosunek tej pani terapeutki, która tam występowała właśnie do kwestii rodzinnych, bo cały ten wywiad, który dotyczył właściwie naszej rozmowy dzisiaj, był skupiony na stosunku do rodziny. Był tam jakiś taki fetysz przepracowywania tych wszystkich traum i po prostu negatywnego stosunku do rodziny jako instytucji, jako takiej. Tak? Wydaje mi się, że to w dyskursie terapeutycznym wśród wielu terapeutów, z tego co się czyta, jakoś funkcjonuje nadal jako coś istotnego. Ten stosunek do rodziny też drogi, tak, dla wszystkich konserwatystów, jest jakimś tutaj obiektem sporu. Więc Bartek, podziel się opiniami na temat tej audycji i może poprzedniej wypowiedzi Kamila. Tak, to rozszerzę kontekst, bo faktycznie wracaliśmy ze Świętego Krzyża z Warszawy samochodem. Jak dołożą pociągi porządne Kraków-Warszawa, to będziemy jeździć bardziej, więc ruch po stronie PKP, bo generalnie jeździmy, ale te pendobyliny to jest przesada. I słuchaliśmy, ja włączyłem Muzo FM, bo jak jeździmy w jedną stronę, to leciał Vox, słynne radio, a z drugiej strony słuchaliśmy Muzo FM, leci tam dobra muzyka, a okazało się, że była audycja o gniazdownikach i o terapii rodzinnej i innych rzeczach, więc się zasłuchaliśmy, bo to jest temat, widać, przekraczający też kolejne banki i nawet do Muzo FM zawitało. W każdym razie wracając do clou, myślę, że znów przepraszam Marcina Kąckiego, że go po raz drugi wywołam, ale chciałem wrzucić taki jego tekst i to, jak ta debata wyglądała po publikacji tekstu Marcina Kąckiego w Gazecie Wyborczej o tym, że on tam bardzo długo pisał o swojej rodzinie, o swojej przeszłości i ten kontekst był taki, że wynikało to z tego jego konkretne zachowanie w dorosłym życiu i mam wrażenie, że to uświadomiło trochę niektórym ludziom, że konsekwencją tego, że jeżeli znamy kontekst rodzinny, to inaczej oceniamy czyny, jest daleko, bardzo dalekosiężny. W tym sensie, że jak słuchałem wykład na takiej rozmowy Jacka Dukaja z Wojciechem Engelkingiem w podcaście chyba Woga, to Jacek Dukaj zwracał tam uwagę na to, jak może system sądownictwa ewoluować. To znaczy, że z takiej czystej normy pod tytułem, czy ktoś robi dobrze, czy robi źle, wejdziemy na dyskurs o tym, dlaczego tak zrobił, tak? Na temat powodów i zaczniemy tam właśnie jakby opowiadać, że sprawca danego czynu, no właśnie uwarunkowany był przez czynniki społeczne, no to właściwie w ogóle odejdziemy od norm jako takich, no bo każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie. I mam wrażenie, że to jest, że tu jest gdzieś to napięcie, jak daleko jesteśmy w stanie zaakceptować to, ta część dyskursu, że właśnie społeczne uwarunkowania maksymalizują i jakby odbierają de facto podmiotowość i decyzyjność ludziom. Więc odchodzę trochę od tego kontekstu czysto indywidualnego, przechodząc na ten kontekst społeczny, w tym wypadku prawodawczy, bo mam wrażenie, że Jacek Dukaj stawia tam tezę, że w tę stronę idziemy i tak będzie to wyglądać, wszystko będzie precedensem trochę indywidualną sprawą. Może trochę nadinterpretowuję, ale dlaczego by nie. Więc być może to, że te książki, o których wspomnieliście i te teksty pojawiają się od lewa do prawa, które trochę jednak rzucają cień na cały ten dyskurs, wynikają właśnie z tego, że na tym
na tym polu życia społecznego taki hiperindywidualizm i właśnie podchodzenie do wszystkiego w sposób indywidualny, mocno uwarunkowany jednostkowo, no jest nosić ze sobą duże, daleko idące konsekwencje, jednak dość negatywne, no bo to jest po prostu w kontrze do ładu społecznego, nawet jeżeli on jest niesprawiedliwy, prawda, bo normy generalnie są niesprawiedliwe, no bo właśnie uciekają od kontekstu mimo wszystko. Na wstępie może tutaj tej odpowiedzi pozdrawiam mamusię, tatusia i brata, żeby pokazać, że nie jestem antyrodzinny, to znaczy ja tak naprawdę, bo to znowu jest pytanie dosyć eksperckie, czy wracając do tego naszego, do naszej osi dyskusji, czyli kultury terapii, czy rzeczywiście każda modalność, czy większość modalności w bardzo istotnym miejscu stawia przepracowanie traum, czy rzekomych traum z dzieciństwa. Ja po prostu tego nie wiem. Ja nie wiem, czy tak jest. Dla mnie istotne jest natomiast to, jeżeli mowa już, jakby, bo została poruszona kwestia samej terapii, czy oddziaływanie terapeutyczne jest skuteczne. Czyli tutaj wiemy, że pewne modalności są bardziej skuteczne niż inne. Chyba z tego co wiem, najbardziej skuteczną jest modalność poznawczo-behawioralna, i ona w jakim stopniu do tych doświadczeń wczesnych się odwołuje, ale to znowu, to jest już dyskurs ekspercki, czy język terapii służy, bo rozumiem tak, że Bartosz stawiasz taką hipotezę, że język terapii, funkcją języka terapii jest niszczenie rodziny. Wiesz, nie, co? Chyba takiej tezy nie postawiłem. Okej, to nie będę polemizował w takim razie z tym chochołem, którego wygenerowałem. No tak, więc nie mam z czym polemizować, jeżeli tak postawiłeś sprawę. Tak, nadzieję, to chyba ja postawiłem. Postawiłem jeśli już to chyba takiego... Konstanty bardziej ku temu ciążył. Słomianego chochoła. Ale to też nie jest moja teza, nie? To też nie jest moja teza. To też jest teza pani Jacyno, swoją drogą zasłużonej badaczki, która swoją książkę opublikowała również w Krytyce Politycznej. Ja nie wiem, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, czy istnieje rodzaj erozji tradycyjnej rodziny? Z pewnością tak. Czy jest to zjawisko jednoznacznie negatywne? Wy pewnie powiecie, że tak. Ja powiem, że nie wiem. I powiem, coś najbardziej nudnego na świecie, to zależy. Znaczy, wyobrażam sobie, że istnieje pewien nadmiarowe skupianie się na tym, na nie wiem jak to powiedzieć, w zasadzie niedoskonałościach rodziny, ale przecież rodzice są ludźmi, również mogą popełniać błędy. Wydaje mi się, że pewnym przejawem dojrzałości jest również zrozumienie tego, że rodzice nie tyle nie są naszymi wrogami, ale po prostu mają prawo do błędów. Z drugiej strony są pewne rzeczy, które ciężko wybaczyć i pewne reżimy funkcjonowania rodzin, które ewidentnie są na tyle dysfunkcyjne, że ludzie się po prostu chcą wypisać z takich konfiguracji. I ja nie widzę też w tym nic złego. Ja znam takie przypadki. Uważam, że ludzie, którzy się wypisali przynajmniej z części takich interakcji, dokonali dobrego wyboru. To ja spróbuję odwrócić to, dlatego że mam wrażenie, że bardzo często mówi się o tym z perspektywy dziecka, to znaczy jesteśmy trochę utrzymywani w tym dyskursie jako takie wieczne dzieci, zastanawiając się właśnie czy ktoś wywołuje w nas negatywny stosunek wobec rodziców. Natomiast akurat ta audycja, o której żartobliwie trochę napomknęliśmy, ona była z drugiej perspektywy i to było ciekawe, to znaczy z perspektywy rodzica i tego, jak co rodzic może, z czego nie może i w jakiej sytuacji
sytuacji. Mam wrażenie, że tutaj jest jakieś napięcie i trochę terapeuta stał się takim koncesjonowanym obustronnie rodzicem, tak? Że to ten, w ogóle ten wywiad był tak prowadzony, tak? Że ten redaktor pytał, kiedy można tego syna wypchnąć z domu, skoro ma 25 lat i nic nie chce ze swoim życiem zrobić, tak? Co mi wolno? I to jest ciekawe, że teraz te wywiady wszystkie z psychoterapeutami jest takie, daj nam glejt tego, co my możemy w swoim życiu zrobić. Czy ja mogę wypchnąć dziecko z domu, czy nie? Czy ja mogę na niego teraz bardziej nakrzyczeć, czy bardziej przytulić, bo ja w sumie nie wiem. Takie uprzedmiotowienie trochę, w sensie taka, jak mówiłeś o trigger warningach, mam wrażenie, że wszędzie szukamy tych bezpieczników do tego, żeby mieć poczucie, że robimy dobrze. Potwierdzenia z zewnątrz albo naszych decyzji, albo odwołania się do jakiejś instancji, która pozwoli nam na zrobienie pewnych rzeczy. Być może rzeczywiście tak jest. Miałem pewną myśl na temat tych rodzin i ona mi umknęła, ale być może za chwilę wróci, bo to chyba było coś nawet interesującego. Przepraszam. To ja mam ostatni wątek dzisiaj. Już wiem, przepraszam. Bo interesujące będzie to, jeżeli ten rodzaj kultury potrwa dłużej, to nieuniknione jest też to, że osoby, które przeszły długą terapię i będą miały dzieci, to dzieci tych ludzi również będą kiedyś w terapii. Jeżeli zostanie podtrzymane przynajmniej w części tej kultury terapeutycznej, czy w części modalności, jakby rozliczanie się z przeszłością, to pojawi się bardzo duży paradoks. Znaczy, ludzie terapeutyzowali się po to, żeby wszystko było z nimi ok. Później urodzili dzieci, które mają do nich jakiś rodzaj pretensji o to, że nie wszystko z nimi było ok, jakby, że ten cykl się nigdy nie zamyka, ale to też jest znowu pytanie o to, kiedy uzasadniona jest terapeutyczna interwencja. No, niektórzy powiedzą, że ona zawsze jest uzasadniona wtedy, kiedy jej potrzebujesz, ale konsekwencją tego jest to, że mamy w Polsce 40 milionów ludzi do wyterapeutyzowania i ile musimy mieć tych terapeutów. Jakby konsekwencją stwierdzenia, że wszyscy potrzebujemy terapii w pewnym momencie życia, jest to, że musimy mieć bardzo dużo tych terapeutów. Rozumiecie, o co chodzi? Ale też wydaje mi się, że ostatecznie to jest jakieś takie ciągłe poszukiwanie takiego świętego graala bycia zdrowym, w tym sensie, że bycia jakimś takim, że jest jakieś wyobrażenie, że nabywamy, że jesteśmy jakimś takim człowiekiem idealnym, a później nabywamy w toku socjalizacji, wychowania jakichś różnych ciemnych stron i że jesteśmy w stanie to niejako odwrócić i dojść do tego poziomu takiego wzorcowego trochę człowieka. I myślę, że tu jest jakiś taki na końcu, oczywiście w taki zwulgaryzowany sposób to przedstawiłem, czy maksymalnie upraszczający, ale i że to, że my jakby rodząc się byliśmy niejako idealnymi, tylko coś świat z nami zrobił złego. To, co mówiłeś w kontekście tej biologii, uwarunkowania, myślę, że jest poniekąd uwalniające, w tym sensie, że nikt nas że mamy jakąś taką dukajowską, perfekcyjną niedoskonałość w sobie. Trochę tak, natomiast warto powiedzieć, że część z nas świat w jakiś sposób skrzywdził. Część z nas musi, znaczy, a przynajmniej powinna się terapeutyzować, znaczy poziom cierpienia u niektórych z nas jest na tyle wysoki, że ingerencja terapeutyczna albo leki, albo psychoterapia są bardzo dobrym wyjściem i jakby nie można o tym zapominać. Znaczy, z jednej strony oczywiście to wszystko, co mówiliśmy, jest w dużej części moim zdaniem prawdziwą diagnozą, że klasa średnia język terapii stosuje jako pewną narrację wyjaśniającą jej świat. Z drugiej strony nie można jednak jakby zostawić tego wszystkiego bez powiedzenia, że terapia naprawdę bywa potrzebna. Terapia naprawdę ludziom, czy części osób pomaga, część osób naprawdę bardzo cierpi i dla nich rozwiązaniem ta terapia jest.
Tak, tak, ale jeszcze, żeby to, bo to oczywiście tak jest i generalnie chyba nikt z tym z nas nie zamierza z tym, co powiedziałeś, polemizować. Natomiast trochę jeszcze, żeby wybrzmiało ten mój, to moja wypowiedź o tych rodzicach, którzy potrzebują jakiegoś takiego takiej koncesji na bycie rodzicem ze strony terapeutów, że jednak generalnie my się wzajemnie też niejako terapeutyzujemy, w tym sensie, że jak idę z przyjacielem i rozmawiam, to też jest rodzaj terapeutycznej rozmowy, ona może mieć taką funkcję, tylko że przez to, że myśmy to sprofesjonalizowali i dzisiaj terapeuta ma glejt na to, żeby powiedzieć to, co normalnie wcześniej powiedział przyjaciel, to wydaje mi się, że w takim normalnym życiu społecznym my przestaliśmy to robić, bo nie chcemy kogoś skrzywdzić, bo nie chcemy przekroczyć jego granic, bo nie chcemy być czasem obcesowi i szorscy, i wydaje mi się, że tutaj też to napięcie na zasadzie jak nie masz wiedzy, to się nie wypowiada i jest jakimś mimo wszystko negatywnym skutkiem, w tym sensie, to ciekawa, ciekawa refleksja. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale rzeczywiście na pierwszy rzut ucha wydaje się interesujące, znaczy, że rzeczywiście my się uwrażliwiliśmy na to, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć, do tego stopnia, że oddajemy to pole profesjonalistom. Ja na przykład bardzo cenię sobie moich przyjaciół, którzy mówią, już nie chcę to przeklinać, ale weź się w garść albo nie rób głupich rzeczy. Na mnie to działa. Ten rodzaj przekazu takiego silnego, jakby wybicia z pewnych jakichś takich nie wiem, neurotycznych jazd, powiedzmy, bo ja oczywiście też jako dziennikarz bywam neurotyczny, to chyba jest nadreprezentacja też takich osób. I ten rodzaj ustawienia do pionu ja sobie osobiście cenię. Dobra, to włączę się do waszej wymiany opinii. Ale jednocześnie chciałem jakoś klamrą tutaj potraktować tę rozmowę, bo już jest ponad godzina na timerze. Wydaje mi się, że takim wątkiem, który pominąłeś w swoim tekście, Kamil, w znaku, a który teraz wybrzmiał i który chciałem na końcu podkreślić, to jest to, że często ta kultura terapii, którą krytykujemy, ale która też ma swoje oczywiście dobre strony, służy jako taki no właśnie zamiennik. Tak? Ewa Ilus, którą też tam przywołujesz, mówiła o tym, że to nie tylko, że język terapii wyszedł z gabinetów terapeutycznych, ale staje się pewnym substytutem no właśnie, czy to wychowania, jak w tym przykładzie Bartka, tak? Czy to jakiejś edukacji, czy to jakieś towarzyszenia, bycia przyjacielem, czy nawet realizacji jakichś potrzeb duchowych. I to nie jest to na końcu chciałem podkreślić i myślę, że tutaj się zgodzimy, że to nie jest tak, że my narzekamy na tych złych zoomerów, leniwych, narcystycznych, egotycznych itd., itd. Raczej w kulturze terapii, w tych tekstach zarówno twoim, jak i moim i tym, co o czym tutaj rozmawiamy, raczej mówimy o pewnym dyskursie, tak? Mówimy o pewnej kulturze, która wychowuje nas do takich, a nie innych zachowań, bo łatwiej jest dziś ulegać tym wszystkim tendencjom na czele z przejmowaniem języka terapii i uważaniem, że terapia nas uszczęśliwi i zbawi. To jest raczej refleksja taka bazująca na analizie języka, tak? Mówiłeś o Pierre Bourdieu, ja mówię właśnie o jakichś tam popłuczynach, mówiąc brzydko, po Freudzie czy Lacanie. Wydaje mi się, że to jest warte podkreślenia, tak? To znaczy nie chodzi o to, żeby jakoś zniechęcać do terapii jako takiej, żeby narzekać na tych zoomerów, dla których niektórzy uważają, że to jest pokolenie stracone, tylko zwracać uwagę na te negatywne konteksty w kulturze, które po prostu na wszystkich, również na nas oddziałują. Kamilu, dziękuję Ci za tę rozmowę i za ten tekst, który był dla mnie ciekawy, dodający do tych refleksji i za Dzięki. Twoje Dzięki. Dodanie. Dziękuję za zaproszenie, to chyba nie padło na początku, ale padło w ogóle i to chyba się liczy. Dzięki za zaproszenie. Super. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.